Planowałam to od kilku dni wcześniej, przed ślubem, ale nie powiedziałam. Nie. I to się stało nagle, no więc troszkę też został zaskoczony. Wiem, że w Państwa przypadku doszło do nieoczekiwanej sytuacji, jeżeli chodzi o nazwisko, bo jest ono podwójne. Jak to się stało, dlaczego? Skąd w ogóle taki pomysł? No to ja zaraz opowiem, jak się stało, to wtedy trzeba będzie pytać autorki, bo ja bardzo chciałem, żebyśmy mieli wspólne nazwisko, tak? Zależało mi na tym, uważam, że to jest część bycia rodziną, część takiej wspólnoty, którą się buduje. Natomiast Małgosia była bardzo przywiązana do swojego nazwiska. Ja powiedziałem, to okej, to w takim razie będziemy mieli jej wspólne nazwisko. I zgodziliśmy się na to i podpisaliśmy takie dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego. I pani, która nam udzieliła ślubu, zapytała, czy potwierdzamy to. Ja potwierdziłem już w trakcie samej ceremonii. Na co Małgosia powiedziała tak, ja myślę, że będziemy mieli nazwisko podwójne. Czyli to był spontan. Tak. To był też, znaczy, on był taki spontan, nie spontan. No, to znaczy, ja planowałam to od kilku dni wcześniej, przed ślubem. Ale nie powiedziała pani. Nie. I to się stało nagle, no więc troszkę też został zaskoczony. Ona wtedy zapytała, ta pani mówi tak, no to jak? Bo tu ma papier inny, ja zadeklarowałem przed chwilą coś innego, Małgosia coś innego. Ja mówię, no to będzie tak, jak powiedziała żona, co wszyscy ha zrobili. No i ale tak zostało i bardzo się cieszę z tego. Mamy wspólne podwójne nazwisko. Pięknie i niech tak zostanie do końca życia. Tego Wam życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę.